Dzisiaj Wielki Piątek, czekamy na święta Wielkiej Nocy, na zwycięstwo dobra nad złem, na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I zawsze święta są tematem wesołym, ale dla niektórych też niestety bywa to bardzo smutny czas. Państwa i moim gościem jest pani psycholog Marta Wojtas. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani psycholog, no właśnie, te święta po czasie pandemii w kolejnych trudnych okolicznościach, bo w okolicznościach, jakimi są oczywiście te dramatyczne wydarzenia na Ukrainie, czyli wojna na Ukrainie. I zacznę od tego, jak rozmawiać z uchodźcami w trakcie świąt wielkanocnych, czy zaprosić ich do stołu, jak też zintegrować się z nimi, jak im pomóc, bo oni będą mieli swoje święta za 2 tygodnie. Natomiast to będą święta na pewno pełne myśli tego, co się dzieje tam na Ukrainie i jak my Polacy powinniśmy tutaj się z nimi zjednoczyć. Ja myślę, że nasza Polska to pewnie powie nam, że możemy te osoby zaprosić do stołu jak najbardziej, choć być może one nie celebrują świąt wtedy, kiedy my, natomiast mogą celebrować to spotkanie z nami, więc jeśli ktoś ma możliwość, to na pewno myślę, że, nie, że to jest bardzo dobre, pozytywne rozwiązanie. Tak, rzeczywiście te święta, jakby poprzednie święta w cieniu pandemii, wcześniejsze również, a teraz mamy niestety tę sytuację, nic z tym nie da się zrobić. Natomiast to, co możemy, to spojrzeć na drugiego człowieka, który jest obok i spędzić ten czas właśnie z tymi ludźmi, tak? Akurat jeśli wspomina pani uchodźców, to myślę, że na pewno ci ludzie potrzebują drugiego człowieka, ale też są inni ludzie, którzy też potrzebują drugiego człowieka i nie są uchodźcami. Pamiętajmy, że jest wiele osób, które potrzebują obecności innych. Wszyscy właściwie jej potrzebujemy, ale nie wszyscy ją mają. A właśnie. No i dobrze, to zatrzymajmy się tutaj po kolei. Dzisiaj to tak jest, że my się przygotowujemy do tych świąt, zajmujemy się tym, żeby ten dom był czysty, posprzątany, żeby te okna były umyte, żeby te ciasta były, to wszystko, co jest takie powierzchowne. A tutaj obecność drugiego człowieka ma ogromne znaczenie. Na taką obecność nie wszyscy mogą liczyć. Głównie są to osoby starsze, gdzie dzieci są gdzieś daleko, albo tych dzieci nie ma, wnuków nie ma. A ta druga część serca już niestety nie żyje, czyli mąż czy żona nie żyją. I taki staruszek, starzec jest sam. Co możemy zrobić dla takiej osoby? Ale też pytanie, jak taka osoba starsza, co jej podpowiedzieć, jak przekierować myśli, żeby nie czuła się samotnie? Ja myślę, że rzeczywiście święto to jest czas refleksji i wtedy przychodzą różne rzeczy do nas. Tak? Rzeczywiście osoby, które są samotne, które przeżyły jakąś stratę, które nie mają bliskich obok siebie, mogą tę samotność, te święta szczególnie odczuwać. Dlatego jest bardzo ważne, tak jak zresztą i przy okazji świąt Bożego Narodzenia, żeby pamiętać o tym, że te osoby są, że czasem taki drobny gest wystarczy, żeby tej osobie zrobiło się przyjemniej, lepiej. Drobny gest, myślę sobie, gest sąsiedzki, to, że po prostu ktoś zauważy, że ta osoba jest, tak? Da drobny prezent, czy zaprosi na herbatę, czy na cokolwiek, jakby właśnie po to, żeby trochę to spotkanie sprowokować, bo pamiętajmy, że osoby samotne to są, mogą być takimi osobami, które mają trudność, żeby wyjść do innych z różnych powodów i czasem właśnie warto po prostu zapraszać, tak? Warto pokazywać, że jest dla nich miejsce i warto pamiętać, że to jest też trochę tak, że w takiej samotności można tkwić, to znaczy obiektywnie mieć osoby dookoła siebie, z którymi można nawiązać relacje, a jednak tych relacji nie nawiązywać. I to myślę sobie, że to już jakby nie tylko te osoby, które otaczają osoby samotne, ale same osoby samotne. Też ważne, żeby sobie zobaczyły, czy ta samotność to jest taka samotność, która jest rzeczywiście taka, że nie ma nikogo wokół mnie,
czy jednak ktoś jest, ale może ja nie chcę w jakiś sposób wychodzić. A no właśnie, i chciałam nawiązać też do tego. No mamy takie sytuacje, mieszkamy na przykład w bloku, gdzie jest wiele rodzin i wiemy, że na tym pierwszym czy drugim piętrze jest samotna staruszka, która na co dzień do każdego sąsiada no ma jakiś taki mały problem albo większy, się czepia i przychodzą te święta i ona jest sama. Jak tutaj przełamać tę barierę w sobie, co musimy przełamać, żeby zapukać do tych drzwi i powiedzieć: dzień dobry, pani Basiu, zapraszamy na herbatę, na śniadanie. Jak to zrobić? Ja myślę, że zrobić to po prostu, nie zastanawiać się, co dalej, tak, że właśnie to zaproszenie na herbatę tak naprawdę nie jest jakąś bardzo wiążącą sytuacją. Myślę sobie, że jesteśmy trochę teraz w takich czasach, że takie kontakty sąsiedzkie, kontakty międzyludzkie jakby stają się coraz bardziej odległe, podczas gdy tak naprawdę być nimi nie muszą. I myślę sobie jeszcze, że niestety na to wszystko też wpłynęła pandemia. My często boimy się ludzi. My się odzwyczailiśmy od tego, że ktoś może do nas przychodzić, nawet ktoś może przychodzić do naszego domu. To jest tak naprawdę bardzo niewiele, co możemy by zaoferować drugiej osobie, a jednak tak dla tej osoby to może być bardzo dużo. I myślę, że ważne, żeby się tego nie bać, że to dla obu stron, zarówno dla tej starszej pani, jak i dla tej rodziny, która ją przyjmie, może być bardzo ciekawe, otwierające doświadczenie. Co z osobami bezdomnymi, bo tutaj też no, ten problem istnieje, szczególnie w tych większych miastach. Osoby bezdomne mają swoje święta, też obchodzą te święta w ośrodkach, ale nie zawsze wszystkie osoby chcą w tych ośrodkach przebywać, bo tam są pewne zasady. Mieszkamy w domu, wiemy, że 3 domy dalej w starym domu opuszczonym w pustostanie mieszka osoba bezdomna. Jak my możemy tej osobie właśnie pokazać światełko nadziei na lepsze życie, na dobre życie i na to, że świat jest dobry? Ja myślę, że jakby to już jest w gestii osób, które mają takie możliwości, tak? No oczywiście zawsze pozostaje możliwość tego, żeby kogoś zaprosić, ale też można coś po prostu komuś zanieść, tak? I sprawić, że ta osoba też poczuje, że inni ludzie o nią jakkolwiek dbają, że ktoś zwraca uwagę, czy jakieś produkty związane właśnie ze świątecznymi, z świątecznym jedzeniem, czy same rzeczy z koszyka, które zostały poświęcone. Myślę, że mogą być dla takiej osoby dużą niespodzianką, chociaż różnie bywa, tak? Pamiętajmy, że też są osoby, które nie chcą towarzystwa innych i to też ważne jest, żeby uszanować. Rodzinny stół, świąteczny stół jest też często tak, że gromadzi wiele różnych osób. Różnych, podkreślam różnych. O różnych poglądach, z różnymi myślami, mające różne zdanie. No i jak tutaj omijać temat polityki, który jest bardzo trudnym tematem? Jak omijać temat polityki? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Po prostu jest tak wiele innych tematów, które można poruszać, że no właśnie, że po prostu poruszajmy inne tematy. Myślę, że temat polityki teraz bardzo też się kojarzy też z tym, co się dzieje poza naszym krajem, tak? Czyli też z tym, co się dzieje na świecie, też z tym konfliktem. I ja myślę sobie, że jednak dobrze jest święta nie czytać tych wielu informacji, które przypływają na temat wojny, po to, żeby jednak skupić się na tym, co jest tu i teraz, na tych ludziach, których mamy, albo ich nie mamy, ale mamy może ten czas, który jest w te święta taki, a nie inny, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, się pewnie już nie powtórzy. I żeby trochę się temu przyjrzeć, trochę się przyjrzeć sobie od tej strony i trochę odciąć się od tego, co nas może smucić, co nas może stresować, co nas może martwić. Myślę, że to taki detoks od tych trudnych informacji może być dobry dla wszystkich. A jeżeli nie chcemy spędzać świąt z naszymi bliskimi, którzy kiedyś nam za dużo powiedzieli o 3 zdania, kiedy nas po prostu skrzywdzili, to zrobić sobie taki detoks, powiedzieć na przykład: mamo, nie będę na święta, bo brat, siostra mnie uraził i nie chcę po prostu. Jak to jest? Myślę, że każdy ma prawo do decydowania o tym, jak te święta spędza. Nie ma tutaj jakby gotowych rozwiązań. Jeżeli ktoś czuje, że nie chce tych świąt spędzać z osobami, z którymi jest mu trudno,
może je spędzać inaczej. Jeżeli ktoś jakby czuje, że to bycie przy stole no będzie trudne, niekonstruktywne, że nie ma siły na to, żeby się mierzyć teraz z trudnymi relacjami, tak rzeczywiście może być. Natomiast pamiętajmy, że święta to jest też dobra okazja do tego, żeby się pogodzić, żeby porozmawiać, żeby sobie wybaczyć, żeby sobie wytłumaczyć i warto takiej okazji też nie marnować, tak? Bo być może następne spotkanie zdarzy się w następne święta, a to już jest rzeczywiście ponad pół roku do następnych świąt, więc może warto nie odkładać takich rozmów czy takich spotkań na aż tak długi czas. Moment świąteczny dla nas jest bardzo ważny, ale na pewno bardzo ważny moment świąteczny będzie też dla osób właśnie prawosławnych. Oni będą mieli święta później, ale są dzisiaj w innym państwie, w innych miejscach, nie w swoich domach. Jak my Polacy, bo my już bardzo dużo pomagamy od początku tej wojny, my też wzięliśmy na siebie ogromną odpowiedzialność, bo przyjęcie pod własny dach Ukraińców z traumą, to też jest ogromna odpowiedzialność osób, które przyjmują. Jak powinniśmy im, czy my powinniśmy w ogóle organizować Ukraińcom święta, pomagać w organizacji, czy dać im też przestrzeń do zorganizowania tych świąt? Ja myślę, że jeżeli będą tego potrzebowali, to pewnie tak. No to jest jakby część ich tradycji, ich kultury prawdopodobnie, więc warto na pewno wspierać takie sytuacje, w których rzeczywiście będą wyrażali taką potrzebę, że chcą, tak, że potrzebują miejsca czy innych rzeczy, które jakoś będą, które jakoś będą im umożliwią im organizowanie tych świąt. Myślę sobie, że także warto obserwować i pytać, tak, jakby, czego ci ludzie potrzebują, bo jakby pomoc, jakby ludzie bardzo dużo pomagają, tak, i bardzo mają duże chęci do tego, żeby pomagać, ale wiemy z wielu stron, że często ta pomoc nie jest do końca adekwatna, bo nie jest podyktowana tymi rzeczywistymi potrzebami. I dlatego warto naprawdę jakby pytać się miejsc, które pomagają, organizacji, które pomagają, czy samych osób z Ukrainy, właśnie co jest im najbardziej potrzebne, chociażby w związku z tymi świętami. I myślę, że oni sami też będą w stanie jakoś to powiedzieć, wyrazić i wtedy mamy szansę naprawdę pomóc i dać taką pomoc, jaka jest rzeczywiście potrzebna. Pani Marto, ostatnie pytanie, to już na koniec, bo zawsze mam takie poczucie, patrząc też na swoich znajomych, że co roku jest ta sama dyskusja, do której mamy jedziemy na początku, jako pierwszej. No i jak z tego wybrnąć? No, to jest, myślę, spór nie do rozwiązania. To już jest kwestia sposobu, jaki przyjmie dana rodzina sobie z tym poradzić. Wiadomo, że no jednak ktoś pierwszy być musi, nie da się jechać w dwa miejsca jednocześnie i być może warto jakoś porozmawiać wspólnie w rodzinie, jaki system jest niekrzywdzący dla jednej lub drugiej mamy. Być może wymiana, że w jednym roku będzie taka kolejność, w kolejnym roku inna. Myślę, że to po prostu warto porozmawiać o tym wspólnie i uzgodnić sobie, jaka wersja będzie dla wszystkich z korzyścią i taka, żeby nikogo nie przybiła, nie zmuciła. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Życzę spokojnych, dobrych świąt, Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego. Marta Wojtas, psycholog, była państwa i moim gościem. A już za chwilę o tej różnorodności kulturowej, o różnych świętach, o tym, jak obchodzimy my, Polacy, te święta, ale jak obchodzą je Ukraińcy, Białorusini, Polacy na wschodzie, z moim kolejnym gościem, Mirosławem Kacewiczem. Do zobaczenia.